No, ale mi to, no dobrze, ale mówię, bardzo fajnie. To nie pobudź, żebyśmy ci nie szukali. Bo ja mówię, tu byś przeszła przez tą deskę na drugą stronę. Ale ty się do wciaku. On mnie filmuje. Ja cię. Żeby się teraz wywaliła. Nie pamiętaj, nie rzecz mu to robię niemiłe. Udało się, nie? Dobra, uważaj, nie przewróć. Ale jak będziesz miała ręce w kieszeni, to na pewno się wyrzniesz. Gosia cały czas jedzie z tym. Skoczyła, jak ta się darła, normalnie nie było głosy. Bo ja wiesz, to i potem za tył. To teraz gdzie? Na Giżycko jedziemy? Nie, teraz mam Merki. Aha. A tam to jest miejscowość, jakaś większa miejscowość dla Merki?
czerwca 1941 roku do stycznia 1943 roku. Pełnił służbę pułkownik Stauffenberg, który w większym szansie dokonał zamachu na Hitlera. Trzykrotnie kwaterem Mannerheim odwiedzał Hitler. W sierpniu 1941 roku przybył razem z włoskim przywódcą Benito Mussolini. We wrześniu 1941 roku kwaterę odwiedził feldmarszałek Hermann Göring, dowódca Luftwaffe. Byli tak zamknięci? A zobacz, to wszystko stęchło, jak się porobiło pleśń na tym. Ochydne. Rok temu, jak byłem, to było zupełnie inaczej. No było ładniejsze. Nie ma, zobacz, buty, wszystko masz samą pleśń, bo to jest, nie ma... Masakra. Powietrza. Kasia, celuj. Tym. Te elementy się a celownik? Nie chcą ruszać. Celownik to znaczy co? To? No, chyba to jest. Nigdy nie obsługiwałem armaty, nie wiem. No ja właśnie obsługuję. A gdzie to się patrzy? To chyba brakuje pewnych rzeczy.
ich z wystawy, jak ściągają. Trzęsła i mówię, ja pierniczę. Ale teraz już jest
drugi raz już się szedłem. Jestem zaprawiony piechur w górach i tak dalej. Ale ja nienawidzę. Podcinają na dole. Właśnie po górach jak się chodzi, to przynajmniej się ma pewny grunt pod nogami. To musi być wejście, no jak to nie? No nie wiem, no to sobie wejdźcie, zobaczcie. Tam jest ten obłotna. Ale wejście może od góry. Nie, no tu jest wejście, co ty opowiadasz? No jest, ale... A jest tu w lewo wejście. A jaki kolos, nie? Jaki niski, a jaki tak. A tu, jaki wysoki. Nie? Ja się nie wiem. Mogę odwalnąć bombkę, nie? Tego nie rozwali bombka, to nie ma szans. No mówię, mogło walić jedna za drugą. Widziałeś, jakie trzeba było w takie pomieszczenie niskie, nie? Ja cię kręcę. Dobra, idziemy na następny, tam. Idziemy. Tu, nie, tam musimy gdzieś teraz iść, nie? Tak, do ostatniego klienta. Wejście musi być w prawo, w lewo, jak nie ma. Już tu masz prawo wejście, co ty opowiadasz, więc nie. Jest wejście i wyjście. Na tej samej zasadzie z tamtym. Myśmy wtedy byli na chemię, ty też żeśmy powiedzieli, a ja jakoś szłam przed nim, i widziałam na tego, a on jakby w tym momencie wyglądał, że on wrócił. Są inne, bo tam na chemii
leży, miał każdy bukier ma kilka wyjść, dla awaryjnych musi mieć. Gdzie jest przód? Opalacie? My tu jeszcze pochodzimy troszeczkę i poopalamy się, ale poczekajcie na nas. No, a tu jest, tu jest można, miejsce. Można pograć, można. To nie można się rozpędzić, żeby nie spać. A tu jest taka, wiesz, odbojnica. Foto. Foto. Jeszcze raz. Pomachać. Pomachamy. Hej. Okej. To my wam to poobcinamy. Proszę bardzo, tu już jest jedno wykrzywione w samej górze. Trzeba uważać, można pojechać. Mm-hmm. No wiesz, buja, no musiałeś wykrzywić. No. To poczekajcie, my sobie tu pochodzimy trochę. Chodź. Tak, strony? Jak tędy? To jak tu? Gdzie tędy? A jak tam tędy? Nie rozumiem. To byśmy schronęli. Się tak potem, tak. No. Dobra, idziemy, nie? Chyba jaki kąt mają te ściany, bo one nie są proste idealnie. Nie, to jest taki trapez. No, ale tylko właśnie jestem ciekaw, jaki ma kąt. 80 to, na przykład 9 ale stopni, jak, 88 jak kąt? Stopni. Kąt pochyłości? Ściany. Pochyłości. Aha. Zobacz do góry, a tylko za tą wysokość. Popatrz jaki strop jeszcze był. I tu, bo to też jest bunker, tu już jest, widzisz co poszło, a tam jest jeszcze jeden strop. No. A ten strop tu jest, zobacz to. Ja cię nie mogę. A co?
powietrza? To jest gdzieś nawet na powietrzenie, no. Bo taki bunkier musi być napowietrzony, nie? Tu tak samo. To nawet dobrze, że tak to popękane jest, bo oni chyba go wyburzali. Zresztą tu widać, zobacz, jak jest popęknięte na dół. Jest gdzieś w ogóle nie zamazane.